Dzień dobry moi kochani, witam was na moim kanale. Dzisiaj z Domcią będziemy pić tequilę i robić drunk makeup challenge. Dobra, wymyśliłam trochę zasady i miałam nadzieję, że zrobimy sobie jakiś kolor na oku, żeby było śmieszniej, tak? Okej, ja mam tylko takie brązy. Aha, a ja nie mam żadnego. O, to wspaniale. Dobrze, w takim razie zrobimy cień na oku. Nie kolor. Albo kreskę. Albo kreskę, o może kreska. Bo ja nie umiem kresek, dlatego myślę, że to będzie dobry challenge. Musimy zacząć od tequili. Ja kiedyś nagrywałam taki challenge, bardzo szybko piliśmy i ogólnie jak włączyliśmy nagrywanie, to już potem nie pamiętam, co się działo. Aha. Zdrowie! Tak, właśnie pijemy drugiego shota. Na drugą nóżkę. Na drugą nóżkę. I mam słów w kosmetyczce. Właśnie, bo dużo osób w ogóle nienawidzi tequili. No. Na przykład mówię, że brzykają po tequili albo mają jakieś dziwne odpały. Ale mi tequila jest właśnie takim ulubionym mocnym trunkiem. Zdecydowanie. Moim też, na pewno. O wiele jest lepsze niż wódka. I takie tam widzę wódę. Dawno nagrywam tutoriale na YouTube, żeby w ogóle nawet nie pokazywać, czego używam, tylko tego używać. Wiesz, o co chodzi? A ty używasz tego i tego naraz? Na przykład? Tego nie wzięłam. Dobra, to ty użyj tego, a ja użyję tego. Przygotuję jakieś pytania dla nas. Oczywiście mamy też pytania, które dostałyśmy od was. Robimy fuck, marry, kill celebryci. Okej, okay, no to Kuba, Karaś, Maciej Musiał i Malik Montana. Malik Montana, dobra, to ja już wiem. Dobra, kill, na raz, dwa, trzy. Trzy. Karaś. Kuba, Karaś. Okej. Okay. Fuck. Raz, dwa, trzy. Malik Montana. No to Mary, Maciej Musiał. Ale ja w sumie nie znam go na tyle, żeby gumerem. Ale chyba co, on śpiewa czy coś? Jest aktorem. O, dobra, on jest aktorem, faktycznie. Ale on jest taki bezproblemowy, bardzo taki. Taki się wydaje, właśnie słodki. Z rodzinki.pl. Z rodzinki.pl, więc jest taki na męża, no męża, idealny. I co, ty nakładasz bronzer przed korektorem na przykład? Tak. Bo ogólnie zawsze oglądam konturowanie najpierw. Nie. Bronzer, potem korektor, potem róż. Dobra, też tak zrobię. Dobra, pytanie. Jak się poznałyście? Było, ja pamiętam, jak my byłyśmy na koncercie Justina Biebera w 2016 roku, bo mam zdjęcie z niego na Instagramie, to był pierwszy raz, kiedy my się widziałyśmy jakby na oczy. A ja tego nie pamiętam. No wiem, bo jesteś jakaś nienormalna. Ale to nawet nie był czas, że wiesz, była impreza, gdzie byłaś pijana, nie pamiętasz, kogoś poznałaś. Jakby ja dosłownie tego nie pamiętam. Jakbym ja miała odpowiedzieć, to bym powiedziała, że poznałyśmy się na Facebooku po prostu. No to tak, bo... Nie wiem, czy są tutaj jakieś osoby, które były razem z nami na grupce Maniury. Ja wiem, że to brzmi źle, ale ta grupka była naprawdę bardzo fajna i dużo jakby... Ja z tą grupką dorastałam dosłownie. Ja też. Ja myślałam, że ja tam będę postawać, jak ja będę miała dzieci. Ja kocham tą grupę na Facebooku. Ale bo są takie grupki właśnie, w których byłam od dziecka i teraz widzę jakieś update'y posta 2015 roku, gdzie nagle ktoś się hajta z kimś. Tak, wiesz? No widziałam. No ale tak, no poznałyśmy się przez... Facebooka i nas to do siebie jakby chyba zbliżyło najbardziej, że obie miałyśmy wtedy chłopaków na odległość. Tak. Ty to nawet w Australii. Dobra, uwaga, fun fact. Ja miałam chłopaka z Australii, a Domcia miała chłopaka z Norwegii. W sensie dalej ma, ale już nie z Norwegii. Tak. Raczej w Norwegii. No, a potem się spotkałyśmy, ja nie pamiętam właśnie tego, żeby to było na tym festiwalu, znaczy na... Koncercie? Justinie, tylko właśnie na festiwalu. Ja tu mam podkład, co mam zrobić? Ja zaczęłam się pocić. Gorąco! No i teraz jak mam wybrązowaną twarz, no to na to leci korektor, żeby wyczyścić bronzer. Taka jest moja filozofia. Dobra, next pytanko. Czy kiedyś wasza relacja została poddana próbie? Nie! Naprawdę nie. Nie, szczerze, to chyba nigdy. Przez jakieś 6 lat to tylko pisałyśmy. No, my się mało spotykałyśmy. W sensie, że wiesz, Gabi to musiało ją oczywiście za granicę wywalić gdzieś, więc my miałyśmy jakby zawsze kontakt taki na social mediach po prostu. Ale nie taki, wiesz, że macie koleżankę, z którą czasem snapujecie, tylko mieliśmy taki kontakt jak jakieś jebnięte, dosłownie 24/7 pisałyśmy. Nasze najbardziej przypałowe akcje. Ja nie wiem, o ile można mówić o takich rzeczach w internecie. Mieliśmy takie... Co było najbardziej przypałowe? Pokazywanie cycków w miejscu publicznym? Nie wiem, czy to przypałowe. No nie? No, był taki jeden wyjazd, gdzie nam się bardzo odkleiło i jak raz któryś z chłopów powiedział pokaż cycki do zdjęcia, czy to my sobie powiedziałyśmy, to było bez zastanawiania, po prostu koszulka w górę i potem już tak było przez cały wyjazd. I cała karta, którą mam nadzieję, że w ogóle
ona jest w jakimś miejscu bezpieczeństwa, ale bo nie wiem, gdzie ta karta ja jest. Ja mam milion kart w tej szafce i ja nie wiem, która to jest, ale mam to wszystko zgrane na kompa. No jest taka jedna karta. Na kompa Miłosza. Jest mnóstwo z naszych cycków. Że my wróciłyśmy i dosłownie jakieś pijane po barze przez 20 minut siedziałyśmy w kiblu i układałyśmy sobie te po prostu cycki na różne sposoby. Ale ja też już pokazałem w restauracji, to było najgorsze. O mój Boże. Wtedy to był bardziej bar, to był bardziej bar. Ja jestem tak łatwa do jakiegoś, jakiś głupi pomysł, rzucisz mi to w twarz, bez zastanowienia to zrobię. A potem wróciłam do domu i żygałam czerwonym winem. Dominika, jest mi strasznie gorąco. Mi tak. Już nie mogę tego znieść. Albo... A po krótkiej przerwie czas na kolejnego shota. Ej, to jest ten dzień, w którym jest 35 stopni w Warszawie. Ja nie mam żadnej klimatyzacji w domu i my w tym momencie zdychamy. Przysięgam, zdychamy. Jestem po 8 godzinach na planie zdjęciowym. Łówko! Łówko! Nie męczy cię ciąg imprezowy na turze? Jak sobie radzisz z brakiem sił? Nie. To jest już nasz trzeci tur, więc jakby generalnie chyba z 4 osoby z nas, gdzie nas jest 9, totalnie są jakby na zero alkoholu. Ja tam jakby mega rzadko upijam się tak, żeby coś takiego poczuć, że jestem pijana i tak dalej. Raczej sobie popijam jakieś piwko czy coś, tak żeby po prostu sobie coś popijać i szczerze, no wystarczy po prostu, że zadbam o to, że śpię. Czasem zadbam o to, że śpię? No, że po prostu, że mam wystarczającą ilość snu. Ale tylko czasem? No, na turze to czasem, nie raz w tygodniu. Mam taki dzień, że po prostu muszę zasnąć, pójść spać jakby o 5 rano, bo o tej porze jakby kończy się impreza, wracamy do hotelu. Wstajemy zazwyczaj o 10, żeby o 11 już wyjechać. No i w busie sobie śpię, wracam do domu, prześpię się, porobię coś i tak dalej, więc jakby jestem już wypoczęta. No i mogę jakby lecieć dalej przez cały tydzień pracować, więc jakby dla mnie to nie jest jakieś męczące. No i też taka rutyna, że jak masz tą siłkę i tak dalej, to po prostu wracasz z imprezy, jest taki czas na reset i na wrócenie do normalnego życia. No to tak, to jest kwestia przyzwyczajenia i też wiadomo, jakby to nie jest już tak jak było na początku, że jakby pijemy co imprezę, że po prostu mamy wszyscy po 3 promile i nie wiadomo, co się z nami dzieje. Ale jak byłam na przykład na wrocławskim turze, gdzie ten mój wywiad z Miłoszem. O mój Boże, tak. Co kobiety robią, ale nie przyznają się do tego, do mężczyzn? A? Dziękuję. Nie, kurwa. To właśnie z kolei ja byłam w takim stanie, że myślałam, że okej, pijemy i ja nie odmawiałam żadnych shotów. Ja już byłam tak pijana na koniec, że miałam takie, o nie, jak wracam do domu. I potem patrzę na Gabi, a Gabi po prostu cały czas z jednym piwem w ręce, ale też jakby to jest dla was praca, nagrywacie te wywiady. No tak, więc wiadomo, więc jakby nie możemy... Nie upodlacie się. No tak, nie możemy być upodlani, jakby nie wiadomo ile. Ja ogólnie bym teraz właśnie zrobiła kreskę. Tylko musisz mi podać tą szmatłochę. Dobra doma, mieć nie! Mieć dziecko teraz, czy nigdy? Tak się nie pyta. Bo teraz nie chcę dziecka, też chcę kiedyś dziecko. Słuchaj, Trochim Weronika. Tak się nie pyta. Tak się nie pyta. A jeśli miałabyś odpowiedzieć? O to chodzi. No to teraz. Jakby jak mi się wydaje, tak samo było z moją przeprowadzką do Warszawy, że miałam takie, masz tutaj już liner, że nie, przeprowadzę się może za rok, może za pół roku, jak będę więcej kasy, a po prostu przeprowadzając się, zmotywowałam się do tego, że więcej pracować i mam więcej kasy. I to jest tak samo chyba z dzieckiem, że gdybym teraz miała mieć dziecko, to nagle by mieć inny jakby... No. Bo masz inny priorytet wtedy, więc zrobisz wszystko, żeby jakby to utrzymać, ale nie chciałabym być tak młodą matką. To jest pytanie trudne do odpowiedzi. No to ja mówię nigdy. Nie chciałabyś mieć Gabi Junior, którą będziesz mogła ubierać, stylizować i w ogóle? O Jezu, nie mów tak. No właśnie, więc chciałabyś mieć. No dobra, no to teraz. No właśnie. No to teraz robimy. O Jezu, chyba nigdy nie miałam tak takiej krzywizny. Nie, bo ja po prostu szukam rozumu oczami. No to kurwa, to nie znajdziesz, tak? No to nie. Widzisz to? To ty jesteś makijażystką! Operacja plastyczna, hot or not? Raz, dwa, trzy. Hot. Czas na shota. O mój Boże. Ci, którzy uważają, że nie, to jest ich sprawa, ale ci, którzy mówią, że nie i jeszcze inny docisną, to jest najbardziej niehot na świecie. To jest po prostu takie chamskie. Ja miałam 3 operacje plastyczne nosa i jestem jak najbardziej zdrowa psychicznie. Wcale nie zrobiłabym 4. Nie kosujesz mój kreski. To jest jak bardziej zawinięte niż zazwyczaj. Gab! Co tu się stało? I'm in love with an emo girl. Albo daj, patrz jeszcze na to, ci mogę zrobić taką białą pod spodem. Tak. To już będzie w ogóle. Za to. Ładnie. Tak, jeszcze tu.
Mi taki też wam brakuje. Co was sobie nawzajem wkurza? Tu zaczynam. Ty? Ciągle cię tu nie ma. Ciągle wyjeżdżasz gdzieś. To, że nie myjesz pędzli. No to mnie wkurza to, że ty mi każesz mieć pędzle. No bo i się ze mnie śmiejesz, nie, jak nie myję. Nie chcesz mieć grzyba na twarzy. Pora na rzęsy? Tak. Teraz jedziemy z rzęsami. Chyba chcesz dokleić sobie rzęsy. Ale w skali od 1 do 10, jak bardzo pijana jesteś? 7. Nie, dobra, 6, bez przesady. No tak, 5. Ile my tego już wygrałyśmy? Ej, obydwie mamy bardzo silne głowy. Dobra, kolejne utrudnienie po tych naszych pięknych rzęsach to będzie doklejenie sobie rzęs, kochana. To są kępki? Potrójne. Takie większe. Dobra. Mam być dwie. I teraz tak, klej. A tu już dać kolejne pytanko. Najbardziej przypołowa akcja, która nam się przydarzyła. Na imprezie wtedy? Wtedy? Wtedy, no. I dobra. Była taka akcja, że podeszła do nas pewna osoba publiczna. Zaczęła nam puszczać wiadomości głosowe. I DM pokazywać. Mhm. Z pewnym artystą muzycznym. I te głosówki były bardzo zbereźne. Zbereźne bardzo były te głosówki, były takie... Jakie? Zbereźne? Zbereźne! Zbereźne. O... twerkowaniu. Intymnych sprawach. Tak. Skakaniu na się. Tak. Kusie. Bardzo to było intymne. Gdzie sklej? Bardzo... To już masz tu klej naklejony. Aha. To było bardzo dziwne. Tak, bo takie, że jakby na miejscu tej osoby publicznej byłam takiego czegoś nigdy nie pokazała obcym osobom. Dla tej osoby byłyśmy bardzo obcymi osobami. Bardzo. Bardzo. I to było bardzo dziwne. Bardzo. Czy miałyście kiedyś romantyczną relację z dziewczyną? Jakiś tam buziaczek z przyjaciółką na imprezie? Tylko ty? A ty? No ja też. Ty też? Ale my się chyba nigdy nie ten. My też ten. Tak? W Włoszech. Ale buziaczka do snu. Nic ja tego nie pamiętam. Najśmieszniejsza akcja, jaka wam się przytrafiła wspólnie. Z tym uberowcem to było tak dziwne. Wracamy, bo pewnie znacie akcję, że... O kurde. Pewnie znacie akcję, że Gabie ukradli koła z samochodu. Gaba miała samochód bez butów. I oddała auto do szewca. No i to trwało mega długo i nagle dostałyśmy... No, że buty to do szewca, tak? No, opony, dobrze, koła. Dobrze. Nagle dostaje Gaba wiadomość, telefon dostała od warsztatu. Auto jest do odbioru. Mam takie, okej, jedziemy. To było po takim dużym evencie, w ogóle chyba to Sephora miała event. I nagle podjeżdża po nas Uber. To było gdzieś za miastem, gdzie to było? Piaseczno. W Piasecznie, czyli to nie wiem, ile kilometrów? 30? No. I zamówiliśmy Ubera, żeby tam pojechać po to auto i wjeżdża taki gruby Rusek, który wychodzi z samochodu i mówi: o, torba! I mam takie, jaka torba? I się okazało, że chodziło mu o to, że właśnie wiózł też wcześniej dziewczyny z tą torbą z eventu, z tą walizką z Sephory. I my do niego, że się ogólnie spieszymy, bo to się tam potem jeszcze nagrywałyśmy chyba. Co my robiliśmy potem, że było tak mega mało czasu. Pamiętasz? Tak. Ale nie pamiętam, twoje rzęsy! I on sobie to tak wziął do serca, że jak był jakby trasa pokazywała 55 minut, to my w pół godziny. On prawie o połowę skrócił dystans, zadupcając na czerwonym świetle, non stop zapierdzielał, tak? I nagle patrzę, my tak z Gabą siedzimy i tak, Jezu, czy my przeżyjemy? I nagle patrzymy na jego telefon, myślałam, że to jest jakaś kamerka, która nagrywa, wiecie, I nagle się okazało, że on robił live'a na TikToku i ja tak wymrużyłam moje oczy z astygmatyzmem i patrzę, a on się nazywa Afryka Bagno i obczaiłyśmy jego całego TikTok, on robi cały czas live z tych, jaką zapierdolę tej jezdni i jego kobieta, to była właśnie kobieta z Afryki, dlatego to było bardzo dziwne, że on nazwał konto Afryka Bagno. Tak, i my na to konto wyszłyśmy. I on tam... Nagrywa ją, jak ona wpierdala ślimaki, a nie takie ślimaki. To były takie półmetrowe ślimaki. Kurwa ze skorupką, okej? Okay? Tak. Umówmy się, na nich była skorupka. Nie googlujcie go, bo jakby on ma milion różnych kont. Afryka Bagno i już usunął to jakby główne.
Tak? Jego nie ma, ja bo sprawdzałam. Panują, bo on tak zapierdziela na tej jezdni. Tak. My jechałyśmy tak, my się bałyśmy o życie. On przyjeżdża na czerwonym, na wszystkim, jakby on miał wyjebany korek, on jedzie po prostu na awaryjnym. I jeszcze on przed tym samym warsztatem. No dobra. No dobra. Mus to mus. To jest właśnie najgorsze. Opowiesz historie, które były mega śmieszne, jak oni może nie są aż takie śmieszne, ale uwierzcie, że to było bardzo śmieszne. To co, kochani, kończymy nasz makijaż. Pożegnalny shot. Aż usta. Oh my god. W ogóle te dźwięki... Jaki ASMR. ASMR. Ocencie swój styl ubierania od 1 do 10. Ja jestem bardzo niewybitna. Ja tak się ubiorę takie, nie wiem, 4 na 10, 5 na 10 czasem. A Gaba, jak zrobi dobrą stylówę, to jest taka 10 na 10. Ale nawet jak robi nudne stylówy, to zawsze wygląda jak minimum 8. Co? O kurwa. Dobra, ten make-up trzeba utrwalić. No właśnie. Ale siebie nie oceniłaś. Ja mam takie, że mam 9 na 10, bo się zawsze czuję zajebiście w tym, co ubieram, ale są po prostu rzeczy, których nie mam i chciałabym je mega mieć jakby na sobie i w ogóle, więc jakby mega mi ich brakuje. Słuchajcie, to będzie pożegnalny shot. Nasz makijaż wygląda bardzo dobrze.